Dzisiaj obchodzimy odpust parafialny. Przychodzimy dzisiaj, aby wyznać naszą wiarę i nasze przywiązanie do Kościoła, by złożyć hołd tej, która jest naszą Królową i z jasnej góry wspiera nas i prowadzi do swego Syna Jezusa. Przychodzimy, by złożyć hołd patronce naszej parafii, Matce Bożej Częstochowskiej. Prosimy ją, by wypraszała nam cud przemiany życia. Świętego. Amen. Pan z wami. Jeszcze raz witam serdecznie was, drodzy pielgrzymi, którzyście przybyli tę drogę, aby przyjść tutaj do Matki Bożej, razem z nią modlić się, prosić o dalsze błogosławieństwo w naszym życiu, ale również i w tych intencjach, które nosiliście i o które prosili nasi parafianie, znajomi, bliscy, abyście też modlili się w czasie tej pielgrzymiej drogi. Gromadzi nas Jezus Chrystus, Syn Dziewicy Maryi, na początku tej najświętszej ofiary. Przeprośmy Chrystusa za nasze grzechy, abyśmy godnie i owocnie uczestniczyli w Jego najświętszej ofierze. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam myślą, mową, czynieniem, zaniedbaniem. Moja wina, bardzo wielka wina. Przebłagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Thank you.
Ojcze miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Marii Pannie przedziwną pomoc i obronę. O jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernym. Spraw łaskę, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pana stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: chodźcie, wstąpmy na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba. Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami, bo prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pana z Jeruzalem. On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie do domu Jakuba, postępujmy w światłości Pana. Oto słowo Boże. Apostoła do Galatów. Bracia, gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegli prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.
z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego i Jego uczniowie. Oto słowo Pańskie. Tyś wielką chlubą naszego narodu śpiewaliśmy w psalmie responsoryjnym w ten sposób, podkreślając rolę Matki Najświętszej jako tej, która jest królową naszej ojczyzny, naszego narodu. Obchodząc dzisiaj uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej, przychodzimy do świątyni, do tej świątyni, która też jest poświęcona jej czci, tej parafii. W tej parafii ona jest przecież naszą patronką. Przychodzimy, żeby odnowić nasze przywiązanie do jej Syna Chrystusa i również do niej, naszej duchowej Matki. Ponad 100 tysiąc lat temu, ponad 100 tysiąc lat, 50 lat temu, przez fakt przyjęcia chrztu, Mieszko I z Dąbrówką zaprosili na nasze słowiańskie ziemie między Odrą i Wisłą Jezusa i Jego Matkę. Stała się ona jakby w polskiej Kanie orędowniczką naszych potrzeb. Bracia i siostry, nasze seminarium zgromadzenia, w którym studiowaliśmy całe pokolenie chrystusowców, znajduje się na tym historycznym miejscu, gdzie Mieszko I miał swoją siedzibę. I tam właśnie wybudował pierwszy kościół poświęcony Matce Najświętszej Wniebowziętej dla swojej żony Dąbrówki. Wielokrotnie przechodziliśmy koło tego kościoła. On oczywiście został przebudowany, ale jest to miejsce, na którym ta świątynia stoi, które było właśnie poświęcone tej świątyni. Ta świątynia istnieje przebudowana. Już o ponad 1050 lat Matka Maryja wyprasza u swego Syna łaski dla naszego narodu. Może nieraz jak tam, jak starosta wesele z wesela w Kanie Galilejskiej, dziwimy się, skąd tyle dobrodziejstw od Boga na nas spływa. Może jakowi weselni słudzy jesteśmy czasem uczestnikami wielkich Bożych wydarzeń. Ale mamy jednak robić dobry użytek z tego, co wyprasza nam Maryja Matka, jak goście weselni. Od chrztu naszej ojczyzny, naszego narodu, Maryja wkroczyła z Jezusem w naszą historię. Wkroczyła i idzie przez nasze ziemię, jak mówią liczne świadectwa pierwszych wieków chrześcijaństwa w Polsce, a szczególnie pieśń Bogu Rodzica. W Kanie Galilejskiej Maryja mówi do sług weselnych przyjęcia: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Począwszy od 1382 roku, kiedy Władysław, książę opolski, wybudował na Jasnej Górze klasztor dla Paulinów i oddał im pod opiekę ikonę Matki Bożej czczoną na jego zamku, staje się Maryja wobec synów i córek naszej ojczyzny, wobec całych pokoleń naszych
Polaków naszą przybraną matką, duchową matką i powtarza ciągle te same słowa: zróbcie wszystko, co Syn wam powie. Ta Ewangelia, jak byliśmy wielokrotnie na Jasnej Górze, jest najczęściej odczytywanym fragmentem Ewangelii. I bracia i siostry, sanktuarium Częstochowie w Częstochowie ma szczególne miejsce w panteonie polskich świętych miejsc. Ani Lichen czy Gietrzwał, Kalwaria Zebrzydowska czy Święta Lipka, czy nasze sanktuarium w Ostrej Bramie nie odegrało tak wielkiej roli jak właśnie sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej. To właśnie Maryja z Częstochowskiego Wzgórza obroniła nas przed nawałą szwedzką. To na wałach Jasnej Góry stawał niezapomniany wielki mąż narodu polskiego, prymas tysiąclecia, prymas, który właśnie u stóp tronu Pani Jasnogórskiej złożył śluby narodu. Tam najpierw u boku kardynała Wyszyńskiego jako metropolita Krakowa, później jako głowa kościoła całego przebywał Jan Paweł II. Piękne jedno ze przemówień Jana Pawła II było, kiedy mówił o tym sanktuarium, gdzie tutaj jakby w soczewce skupiają się całe dzieje naszej ojczyzny. Tutaj skupiają się te wszystkie wydarzenia, zawsze podkreślał, mówił, tutaj zawsze byliśmy wolni mimo zaborów, mimo takich czy innych zawirowań historii. I chyba żaden wizerunek Matki Najświętszej nie stał się w naszej ojczyźnie tak powszechny. Dlatego właśnie mamy tutaj przepiękny ten obraz odnowiony, wspaniale wyglądający Matki Bożej, jako kontynuacja tego naszego oddania tej wspólnocie, tej wspólnoty. I wielu z nas zabierało ze sobą ten wizerunek, gdziekolwiek się udawali, jakby brali ze sobą zdjęcie Matki. Ja też pamiętam w jednej parafii, pierwsza parafia w Stanach Zjednoczonych, gdzie pracowałem, to było w Dallas, Texas. Mój parafianin był bardzo ciężko chory, wiedziałem go często z Komunią Świętą i miał nad głową piękny wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, ale specjalny to był wizerunek, bo to była taka płaskorzeźba zrobiona w drzewie lipowym, zrobiona przez jakiegoś bawarskiego artystę. Nabył ten obraz, zamówił dokładnie ten obraz, takiego małego obrazka dał temu artyście. I ten artysta, kiedy czynił ten obraz, myślał, że ta skaza jest jakimś defektem i niestety nie umieścił tego na tej płaskorzeźbie. Ale przepiękny obraz, kiedy zmarł, jego siostra mówi, co by ksiądz chciał? Ja mówię, bardzo mi się ten obraz podoba. I tam, gdzie przechodzę, ten obraz też ze mną wędruje. Bardzo go lubię, ten obraz. Jest w moim pokoju też tutaj w Stirling Heights. I dalej, gdzie pójdzie, też będzie ze mną wędrował. Aż do chwili, kiedy człowiek dojdzie do swojego celu pielgrzymowania. Bracia i siostry, i również w Polsce, tak jak wyście pielgrzymowali, zmierzają pielgrzymi ze wszystkich stron do Matki Najświętszej. Wielu z nich już dotarło, aby przekazać te intencje, te sprawy, które są w ich sercu. Dzisiaj też wy przekazujecie te sprawy, które nieśliście w tej krótkiej pielgrzymce, ale nie o to chodzi. Sama intencja jest najważniejsza. Maryja, zobaczmy, pielgrzymi, którzy idą do Częstochowy, oni mają parę sekund, żeby stanąć przed obrazem, ale najważniejsza jest ta intencja. Bracia i siostry, ten dzień jest poświęcony rozważaniu chwały, którą Maryja odbiera na Jasnej Górze i podziękowaniem za łaski, które nam wyjednała i również wyjednywa. Maryję czcimy nie tylko ze względu na historyczność tego miejsca, ale przede wszystkim właśnie dla jej postawy, a mianowicie, że zgodziła się swym cichym tak, fiat, niech mi się stanie, na przyjęcie Syna Bożego do swojego łona. Stała się współodkupicielką od chwili zwiastowania narodzenia aż do publicznej działalności, do krzyża. Nieustannie towarzyszyła Jezusowi na drogach zbawienia i też teraz niebowzięta wstawia się za nami, modli się do swego Syna, aby nas, pielgrzymów tej ziemi, doprowadzić do wiecznej ojczyzny w niebie. Bracia i siostry, Matka Najświętsza towarzyszyła również Jezusowi na drodze krzyżowej i często nam też towarzyszy na drodze naszego doświadczenia cierpienia. Bracia i siostry, kończy się miesiąc sierpień, miesiąc
szczególny, naznaczony nie tylko przez osobę Maryi, lecz także przez męczeństwo naszych wielu rodaków, którzy stawili czoło najeźdźcom bolszewickim w 1920 roku i tych, co bronili stolicy powstaniu warszawskim. Niech Bogu będą dzięki za Matkę Najświętszą, za Marię. Niech Bogu będą dzięki za jej trwanie przy Jezusie w Kościele w Polsce, w Częstochowie. Niech Matka Chrystusa króluje nie tylko z tronu jasnogórskiego, ale też niech króluje także w każdym z naszych serc, w tej naszej wspólnocie parafialnej, w naszych umysłach. I wtedy naprawdę ona do każdego z nas kieruje to wezwanie, które skierowała do uczestników uczty weselnej, abyśmy zrobili wszystko, cokolwiek nam powie jej Syn. Teraz powiem parę słów też po angielsku, bo wiem, że są też angielskojęzyczni. My brothers and sisters, today we celebrate Our Lady of the Częstochowa. I would like to ask you, focus on a few seconds on this beautiful image of Our Lady of Częstochowa in our church. Look at the face and just behold this beautiful image of Our Lady. Because this icon, we are gifted with a special doorway to Blessed Mary herself. Icon is not only the beautiful picture. The icon convey much more. They are more than aid of the to simulate the devotion. Contemplation of the icon is more than the teaching tool or the inspiration. In the spiritual sense, the icon is a kind of the living things. St. John the Damascus called the icon the channel of the divine grace. It is a special way they not call the painting of the icon, they're reading the icons, because they require the special preparation for this task. They are the mirror of the divine revelation, the very incarnation of the God, and they give testimony to reality of the God's saving truth. The praise and the veneration we show the icons passes over to the one it represents, this archetype, Mary herself. St. Basil of the Caesarea state, the honor paid to the image passes to the prototype. Mary's right hand points to Jesus, what we see on this icon. Mary's looking at us intently and is pointing to herself. This is always an icon. If you don't see the Jesus, but he sometimes, because she is pregnant. As she directs the servants at the wedding of the feast and the canon, she directs us, do whatever he tells you to do. And since Mary bears the son of her son, Jesus, she said, Theotokos, bears God to us and ever point to him. And since 1382, the original icon of the Our Lady has been enshrined at the monastery of the Bright Mount in our country, in Poland. To display so many millions of faithful Catholics in Poland and from all other countries, pilgrims are made a supplication asking her to point us to the Son. Our Lady is our protection, our intercession and healing and defense, and has suffered along with us. And she, from the beginning, from the conception until all the public ministry of the Jesus Christ, she accompanied Jesus, especially when he suffered on the Calvary. She was a suffering mother. Her words, a fiat, let it be done to me, she accomplished on the hill of the Golgotha. My brothers and sisters, in 1655, Grand Prior August Kodetsky, his monks, and a few knights, and some townspeople withstood the power of the entire Swedish army. And it was a kind of the decisive moment of the whole campaign of the Swedish army, who just started withdrawing from the Poland. They destroyed many things. All the country was surrendered to this army. But this small fortress was a moment when all Polish people, they wake up. They start fighting against this invasion. In 1656, King the Poland
Jan II Kazimir as a gratitude for the miracle defense of the shrine and the fortress of the Jasna Góra dedicated whole Poland to the Our Lady Blessed Virgin Mary as a queen of Poland. And he says in this act of the dedication, Great Mother of God, Most Holy Virgin, I, John Casimir II, by the grace of thy Son, the King of the Kings, and by the grace, I, the King, casting myself on my knee at thy most holy feet. Take this today as my patroness and queen of my dominions, and I recommend it to thy special protections and defense myself and my Polish kingdom. So today, let us join again with those who throughout the history have relied on Our Lady protections, intercession, healing, and defense. Our Lady of Częstochowa, your icon is symbol of faith and the symbol of the unity. Pray for us. Pray for those who place their hope in God's providence. Mary, our Mother, we are dedicated to you and we like to imitate your example and pointing all to your Son, Jesus Christ. Please pray for all of us. Wyznajmy naszą wiarę, wiarę całego Kościoła. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod pozostrzeżeniem łapem został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego i raczej znajdę mocno i wstąpił do nieba. Przyjdź po prawicę Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale Słońc Żywy i Mławy, a Królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana Chrzciciela, który od Ojca Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w Jeden Święty, powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzestną odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Przedstawiennictwo Maryi, naszej Matki Królowej Polski, zanieśmy Jezusowi nasze modlitwy i prośby. Maryjo, Matko Kościoła, oddajemy w Twoje ręce posługę Ojca Świętego, biskupów, kapłanów i diakonów, wszystkich kapłanów pracujących w naszej parafii i prosimy, wspieraj ich swoją matczyną troską i opieką. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Królowo pokoju, powierzamy Ci kraje, w których trwa wojna i prosimy, by zapanował pokój i wzajemna zgoda narodów. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Maryjo, Królowo Rodzin, polecamy Ci rodziny naszej parafii. Prosimy o łaskę wzajemnej miłości, wierności i zgody. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Maryjo, nasza najlepsza Matko, dopomóż nam dziś przeżywających Twoje święto wiernie kroczyć drogą Bożych przykazań i wysłuchaj wszystkich modlitw naszych pielgrzymów. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu Chryste, nasz Panie, bądź uwielbiony. Dziękujemy Ci dzisiaj za Twoją Matkę, którą dałeś nam, aby była naszą przewodniczką po drodze tej ziemi, który żyjesz i królujesz, Bóg, przez wszystkie wieki i wieków. Amen. Thank you.
Jezus, aby Twoją i Waszą ofiarę przyjął w Ojcie Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę za pokoju, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddając cześć Najświętszej Marii, Matce Bożej, i w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Górem serca. Składajmy Panu Bogu naszemu. Godnego i sprawiedliwe. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne. Abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie. I abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością naród, który ją wybrał na swoją królową. Broni go w niebezpieczeństwa, udziela mu pociechy w utrapienia i wspiera go w dążeniu do wiecznej ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku dzień pański. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to mnie dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
oto wielka tajemnica wiary. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Allenem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem, Chrzcicielem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, tak jak nas nauczył nasz Pan Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie uczcz nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. Zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażmy sobie znak Chrystusowego pokoju.
Modlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją. Przez wstawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej uwolni go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłania opieką wszystkie jego dobre dzieła, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Usiądźmy na chwileczkę, wiadomości duszpasterskie. Dzisiaj przeżywamy nasz odpust parafialny w poradzie, to święte liturgiczne wspomnienie przypadło w czwartek, ale przemyślimy zawsze na niedzielę ze względu na to, że nie wszystkim odpowiada to w ciągu tego samego dnia. Zapraszamy też bezpośrednio po mszy świętej do kawiarenki na obiad przygotowany przez naszych parafian oraz kawę i ciasto oraz też zapraszamy na zakup bardzo dobrych, smacznych pysk, głowami. Zapewne są wspaniałe, warto je nabyć i również bardzo dobre ciasto. Msza Święta rozpoczynająca nowy rok szkolny i katechetyczny odprawiana zostanie w niedzielę 19 września o godzinie 11:15. 18 września rozpoczynamy lekcje religii w polskiej szkole. Prosimy o zapis dzieci od 5 lat do klas. Spotkania odbywać się będą w niedzielę o 10:10. W biurze parafialnym jest możliwość zapisu dzieci na katechezę na następny rok. Przypominamy rodzicom, że każdego roku na nowo należy wypisać kwestionariusz. Zapisy do Szkoły Języka Polskiego, szczegółowe informacje są w biuletynie. Od miesiąca września msze święte w naszym kościele będą odprawiane w każdy dzień rano o godzinie 9 i wieczorem o godzinie 7. W tym tygodniu 1 września obchodzimy pamiątkę wybuchu II wojny światowej. Pamiętajmy o tych wszystkich, którzy oddali życie w obronie naszej ojczyzny. 2 września przypada pierwszy czwartek miesiąca. Po mszy świętej wieczornej modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne. 3 września przypada pierwszy piątek miesiąca. W tym dniu adoracja Najświętszego Sakramentu przez cały dzień i całą noc. Serdecznie zapraszamy. 4 września przypada pierwsza sobota miesiąca. Zapraszamy na godzinki o godzinie 8:30 rano, a po mszy świętej na modlitwę różańcową. Wymiana tajemnic różańcowych odbędzie się w następną niedzielę po mszy świętej o godzinie 1 po południu. W przyszłą niedzielę, 5 września, będziemy żegnać księdza Roberta, który przez 7 lat pracował w naszej parafii. Już teraz dziękuję mu za jego oddanie, poświęcenie tej wspólnocie parafialnej. Ksiądz Robert został skierowany do pracy duszpasterskiej w Atlancie w stanie Georgia. Życzymy mu wielu łask Bożych na nowej placówce. Komitet Charytatywnej Pomocy w ramach organizowanego przez Archidiecezję Detroit Dnia Miłosierdzia prosi o przynoszenie produktów dla bezdomnych. Są to środki czystości, sanitizery, pasty, szczoteczki do zębów, mydełka, małe pojemniczki i słodkie batonki. Te rzeczy można włożyć do specjalnych pojemników, które są wystawione w lamie kościoła. Koło biblijne wznawia swoje spotkania w sobotę 11 września o godzinie 11 w sali podania łań. Zapraszamy też nowe osoby. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy wielu łask Bożych, opieki Matki Bożej i świętych patronów. W ostatnim czasie do wieczności odeszli świętej pamięci Klementyna Filarska-Pawlikowska oraz Joanna Cekała. Wieczny odpoczynek raczy dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. W intencji Polski, Stanów Zjednoczonych, Ameryki, Kanady, chorych, cierpiących, potrzebujących z naszej parafii módlmy się wspólnie. Pod Twoją drogą czekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od szlachach i racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, o Niedobliczko nasza, o Żywniczko nasza, o Cieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synom swoim nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaraj. Królowo Polski, i pokalanie poczęta Najświętsza Maryjo Panno, Święty Józefie, a teraz pienimy błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec
i Syn, i Duch Święty. Idźmy w pokoju Chrystusa. Teraz odśpiewamy apel jasnogórski.